Nazywam się Józef Chydzik. Witam was, bracia i siostry. O was, o waszym pastorze mogę powiedzieć, że dużo słyszałem, ale nie miałem możliwości być wśród was, aby dzielić się Słowem Bożym. W Bielsku mieszkam od roku 1970, 20 wieku. I przez 16 lat byłem członkiem zboru, to jeszcze się był zbór w Wapienicy. W 1986 roku starsi zboru i pastor wystawili mi delegację i wysłali do Oświęcimia. W Oświęcimiu byliśmy ponad 23 lata i w trakcie, gdy tam byliśmy, z łaski naszego Boga powstał zbór. Również mają przepiękny budynek w rynku i tak nam cudownie Bóg pobłogosławił. Pamiętam, że kiedy przystąpiliśmy do też kupna tego budynku, było nas 17 osób. I tak myślałem w sercu swoim: Panie Boże, gdy liczba członków tej społeczności urośnie do 100 osób, to będzie dla mnie dowodem na to, że mogę już wracać z delegacją. I tak się też stało. Kiedy liczba członków tegoż zboru w Oświęcimiu przekroczyła 100 osób, to już powiedziałem: Panie, ja już jestem wolny. Kiedy przeszliśmy na emerytury, wróciliśmy do Bielska. Jesteśmy już 7 lat na emeryturze i jestem w zborze w Bielsku Białej przy ulicy Lotniczej. Chociaż szczerze wam powiem, że jestem w zborze, ale częściej usługuję w innych zborach, w mniejszych zborach. Drodzy bracia i siostry, jestem żonaty od 48 lat i 4 miesiące. Jestem tutaj razem z małżonką. Tak patrzę na swoją małżonkę, to tak z roku na rok mi się bardziej jeszcze odmładza. Przepraszam. Muszę powiedzieć tak, drodzy, że dobrze jest na emeryturze, ale ten wiek również już daje znać o sobie. Doskonale pamiętam wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat, a nawet z okresu młodości, tylko że często nie pamiętam, co było wczoraj. Ale to są uroki, powiedziałbym, starości, ale też pewnej dojrzałości. To, że jestem wśród was, to dzięki bratu pastorowi, który mnie zaprosił, a gdzieś w tym jakoś pośredniczył też mój przyjaciel, który jest obecny wśród nas. On nas też przywiózł i chcielibyśmy, drodzy, teraz spędzić trochę czasu przy Słowie Bożym. Chcę powiedzieć tak, że ja jako również pastor nigdy nie byłem krasomówcą i tę słabość swoją znam. Wielokrotnie mam trudności z wymową, ze słownictwem, ale tu mi pociesza dość istotny fakt biblijny, bo kiedy Bóg uznał, że Mojżesz już jest przygotowany przez Niego do tego, aby wyprowadził naród izraelski i prowadził do ziemi obiecanej. Wiemy o tym, że Mojżesz nie bardzo bronił się i powiada do Boga: mam problemy z mówieniem, poślij kogoś innego. I często myślą tak, że przecież Wszechmogący Bóg mógł uzdrowić, uleczyć
Mojżesza, aby płynnie mówił, płynnie się wysławiał. Tymczasem Bóg tego nie uczynił. Natomiast posłał jego brata na spotkanie i powiada: będziesz mówił do swego brata, a brat będzie przekazywał słowo do Faraona. Myślę, że to było w tym coś jest. Bóg nie uzdrowił Mojżesza, nie uleczył, ale może jeszcze bardziej zjednał go z bratem. Brat mu ciągle towarzyszył. Zjednanie, pojednanie. I Bóg wie, co czyni. Bóg zawsze wie, co jest najlepsze na człowieka. Chcę też powiedzieć, bracia i siostry, że ja wiem, że jest wielu takich kaznodziejów i pastorzy, którzy mówimy i bardzo dobrze, co Bóg uczynił dla człowieka, co mamy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Mówimy o wielkiej Jego łasce, o Jego miłości. Ja natomiast jestem jednym z tych, którzy mówią częściej, i to tak głęboko sięga, o naszej odpowiedzialności przed Bogiem za nasze duchowe życie. Zauważyłem coś takiego, że łatwiej się słucha, co Bóg dla nas uczynił, co przygotował. Myślimy o tym, co Bóg może mi jeszcze dać. To jest coś wspaniałego i cudownego. Ale jakoś trudniej się słucha, kiedy ktoś mówi, jaki jest nasz obowiązek w stosunku do Boga. Zgadzacie się z tym? A, no prawda. To jest tak, jak pamiętam, jak kiedyś pracowałem zawodowo, bo przepracowałem 25 lat jeszcze w dawnych czasach. Byłem przyjęty do pracy, otrzymałem zakres czynności. Takie długie, długie pismo. I pierwsza część tego pisma składała się obowiązki pracodawcy. Wiecie, i zauważyłem, że nowo przyjęty pracownik bardzo szczegółowo czytał o obowiązkach pracodawcy. Ale druga część składała się o obowiązkach pracownika. To już to było tak trochę czytane. Jakoś niepewnie. Dlatego ja mówię, chcę mówić przede wszystkim o obowiązkach naszych, ponieważ uwierzyliśmy, przyjęliśmy Pana naszego Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. I to nie jest tak, bo często mówimy, w gruncie rzeczy można tak powiedzieć, że wszystko jest zależne od Boga, ale tu się trzeba dobrze zastanowić. Dlatego, że Bóg wszystko uczynił dla człowieka i teraz od nas jest zależne, w jakim stopniu i czy będziemy z tego korzystać. Drodzy bracia i siostry, gdy czytam Słowo Boże i tak zastanawiam się na przykład, jaka jest wola Boga w stosunku do każdego człowieka. I my to wszyscy, tutaj mamy wszyscy odpowiedź, że pragnieniem i wolą Boga jest, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i co? I byli zbawieni. Ja lubię, jak zborownicy mi podpowiadają. A więc taka jest wola Boga w stosunku do każdego człowieka, do każdego narodu, aby poznali Boga, poznanie Boga i byli zbawieni, skorzystali z łaski Bożej, z Bożego miłosierdzia, z Bożej dobroci, przyjęli Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i byli zbawieni. Taka jest wola Boga w stosunku do każdego człowieka. Ale, drodzy bracia i siostry, równocześnie zadaję pytanie. Bo wielu z nas, myślę, że jesteśmy tutaj na tym miejscu i mogę powiedzieć, że wielu z nas uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa i w Nim jesteśmy.
Jaka zatem jest wola Boża w stosunku do mnie, który poznałem Jezusa ponad 50 lat temu, a więc pół wieku temu i jeden rok? Jaka jest wola Boża? Oczywiście na podstawie słowa. Możemy mówić taka, taka i taka i to może być zgodne. Ale podstawowa, jak gdyby wola Boża, podstawowe pragnienie w stosunku do mnie, do nas jest uświęcenie nasze. Powtarzam, uświęcenie nasze, aby nasz duch, nasza dusza i nasze ciało było bez nagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wolą Boga w stosunku, uważam, do Ciebie i do mnie jest uświęcenie nasze, abyśmy się uświęcali. Korzystając z Bożej łaski, o tym dzisiaj będziemy mówić. To jest pierwsze słowo, uświęcenie wasze. Drugie słowo kwestii uświęcenia brzmi: dążcie do pokoju ze wszystkimi, to jest pierwsza część zdania, i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bez którego nikt nie ujrzy Pana. Drodzy bracia i siostry, tak myślałem, na jaki temat też mówić, powiedzieć. Chcę powiedzieć tak, że Bóg ciągle i stale, w zasadzie od samego początku, wzywał człowieka, aby był mu wierny. No, być wiernym Bogu, to znaczy postępować zgodnie z wolą Bożą. I pozwólcie, że z Księgi Ezechiela będę dziś mówił w sposób tak, jak jest tutaj zapisany i w mojej zrozumieniu, interpretacji w rozdziale z rozdziału 18. Wiemy o tym, że Ezechiel prorokował na wygnaniu w Babilonie. Prorokował do Żydów, którzy znaleźli się w niewoli babilońskiej. I prorok, zapisany tam mamy w 18 rozdziale, inaczej mówiąc, Bóg poprzez proroka powiadał, wzywał naród izraelski, tych wygnańców, wzywał do tego, aby się nawrócili. Przeczytam 31 i 32 wers. Odrzućcie od siebie wszystkie moje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Oto wezwanie do każdego człowieka. Do każdego człowieka, który jeszcze nie zaufał Bogu, Panu, nie jest własnością i nie jest w Jezusie Chrystusie. Bóg raz po raz mówił do swego narodu: nawróćcie się, odwróćcie się od grzechu, dokonajcie zmiany, przestrzegajcie prawo. Jak brzmią dzisiaj i w naszych uszach słowa naszego Boga, który powiada: nawróćcie się, bo ja nie chcę śmierci grzesznika. Chciejmy to przeanalizować. Bóg nie chce, aby ktokolwiek umarł, ale chce, aby każdy człowiek się nawrócił poprzez pokutę i wiarę w Jezusa Chrystusa, by otrzymał zbawienie i życie wieczne. Nawróćcie się, powiada Bóg. Również święty apostoł Paweł, pamiętamy, gdy stanął w Atenach, na Areopagu, powiada, że Bóg teraz, od momentu, od dzieła Jezusa Chrystusa, od Jego śmierci, zmartwychwstania,
Posyła Ewangelium i wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, aby się nawrócili. I teraz, drodzy bracia i siostry, powiedziałem, że kilka wersetów z Księgi Ezechiela, rozdział 33. Ten zapis też mnie bardzo zastanawia. I oto Bóg mówi do proroka: zobacz, zobacz jak jest. Tam w Babilonii, gdy ty zwiastujesz im słowo. 30 werset: o tobie, synu człowieczy, twoje rodace rozprawiają pod ścianami i w drzwiach domów, mówiąc jeden do drugiego, brat do brata: nurze, chodźcie i słuchajcie, co za słowo, słowo wychodzi od Pana. Popatrzcie, wiedzieli, że od Pana. I przychodzą do ciebie, Ezechielu, przychodzą do ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytykają im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą w strunach lutni. No jak my sobie to wyobrażamy, że będąc tam na wygnaniu, tenże prorok Ezechiel głosi słowo Pana. I Żydzi tam obecnie powiadają: on rzeczywiście ma słowo Pana. Idziemy do Ezechiela. Gdzieś tam obok niego, wokół niego siadali. Ezechiel mówił jak piewca. Tu jest powiedziane: piewca miłości, słowo Pana. Kiwali głowami: tak, tak, Panie, ty masz rację. Ale co z tego? Wracali do swoich domów i wracali do swoich grzechów. Trzeba się temu przyjrzeć, bracia i siostry. Chociaż powiedzmy, możemy powiedzieć, w jakim stopniu to już nas nie dotyczy. Ale dotyczy każdego człowieka, który nie przyjął Jezusa Chrystusa. Powiadają: tak, doskonale mówisz, wspaniale opowiadasz słowo Pana. I teraz my się musimy zastanowić, dlaczego tak się działo. Oto według mego zrozumienia Izraelici słuchali słowa Pana, które wypowiadał prorok. Wracali, grzeszyli. Nie mieli sił, nie mieli mocy, aby sprzeciwić się grzechowi. I chcę powiedzieć, nikt i obecnie własną mocą, siłą własnej woli nie jest w stanie sprzeciwiać się grzechowi. Nie jest w stanie żyć tak, aby podobać się Bogu. O własnych siłach nigdy. I oni doszli do pewnego kresu. I ja tak myślę, że w Izraelu też było wiele osób. Nie wszyscy, ale jakaś garstka. I ta garstka zawsze była tą resztką, o której czytamy w Piśmie Świętym. Była ta resztka Żydów, którzy no mówili: no tak, dobrze mówisz. Wołasz, abyśmy zostawili grzech, abyśmy zmienili nasze serca. Ale my nie możemy, nie mamy siły, nie mamy mocy. Staramy się, ale z powrotem wpadamy, wchodzimy w grzech. Nie potrafimy jak gdyby uwolnić swojej duszy od nieprawości. Nie damy rady. Ezechielu, potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Potrzebujemy pomocy od Boga i nikt z ludzi nie da sobie rady. Tylko Bóg może ci pomóc. Tylko Bóg. Oni są bezsilni. Grzech ich zniszczy. Grzech ich prowadzi do zatracenia, do śmierci. Boże, daj, ratuj, poślij Mesjasza. Myślę, że i tacy byli.
którzy wołali do Boga: poślij Wybawiciela, daj moc, my nie damy rady. I w pokucie, w tęsknocie wołając do Boga, uważam, że to była ta resztka, ale większość żyła własną sprawiedliwością. Ci, którzy wołali, jak gdyby według mnie awansem zostali zbawieni. Ale oto Bóg powiada do Ezechiela: Ezechielu, oni nie dadzą sobie rady, nie potrafią. Nie mają siły i mocy, aby się zmienić. I ty się nie zmienisz i nikt z nas nie stanie się sam zmienić. Tego może dokonać tylko Duch Święty w nas. Jezus Chrystus. Dzieło Jezusa Chrystusa. Ezechielu, nie dadzą rady. I oto Bóg, jak gdyby, tak jest moje wyrażenie, bierze sprawę w swoje ręce. I Bóg powiada: Ezechielu, chodzi tutaj teraz o nowe przymierze, w którym my też jesteśmy. A więc ponad 400 lat Bóg zaczyna objawiać wartości nowego przymierza. I powiada do Ezechiela: słuchaj, to ja, Bóg, dam im, wam serce, jakie? Nowe. Dam ducha nowego do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Oto Bóg mówi o wartościach, które mamy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Bóg powiada, że da nowe serce. W pewnym miejscu Pan Jezus powiada: a z waszego wnętrza, z waszego serca pochodzi wszelka zła myśl i tak dalej, i tak dalej. Nieprzyjemnie się to czyta. Co pochodzi z serca nieodrodzonego? Ale Bóg chce dać nowe serce. I powiada o tym: dam wam serce nowe, serce czułe, serce mięsiste, serce skierowane na Boga, serce, które obfituje nowym życiem. Dam nowe serce. Mówi też do proroka Ezechiela, że Bóg da nowego ducha. No, to różnie rozumiemy. Albo nasz duch został pobudzony przez Ducha Bożego. Ale to jest określone jako nowy duch. I będziemy zmienieni. Natomiast na co kładę dziś uwagę, bo Pan powiada w ten sposób: mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Oto mamy, bracia i siostry, wartości duchowe nowego przymierza. Bóg daje ducha swego do naszego wnętrza, do naszego serca. Ducha, który wstępuje z mocą duchową. Z taką mocą, abyśmy mogli prowadzić teraz życie święte i czyste. Teraz jesteśmy w stanie postępować według Bożego prawa, Bożych przykazań. Ponieważ Duch Święty zamieszkał we mnie, kiedy? W momencie, czy w dniu, czy w godzinie mego nowego narodzenia. Zamieszkał Duch Chrystusowy we mnie. O tym jeszcze będziemy mówić. I teraz w swej mocy ten zamieszkał, który nas naucza, ten, który nas prowadzi, ten, który nas inspiruje, zamieszkał ten, przez którego to moc przezwyciężamy grzech. To nie grzech będzie panował nad nami, albo nie powinien panować. To my będziemy zwyciężać grzech i prowadzić zwycięskie życie. Tu jest powiedziane, że kiedy Duch Boży zamieszka w nas, będziemy zdolni ku temu posiadać od strony Boga wzmocnienie i posilenie,
aby prowadzić zwycięskie życie, by móc przestrzegać Słowo Boże, by być w Słowie Bożym, by tam być. Ja myślę, bracie, bracia, że sam prorok nie mógł tego, jak to się mówi, zajarzyć wartości nowego przymierza. Jak to się może stać? Jak to się może stać? I oto czytamy, drodzy bracia, no, Bóg tak pomyślał, tak ja myślę, jak mam przekonać i co mam zrobić, aby Ezechiel to zrozumiał. I wprowadza Ezechiela gdzie? Tak, prowadzi go do doliny, dużej doliny suchych kości. No ciekawe porównanie. Dolina suchych kości. I oto on patrzy, a w tej widzeniu, czy w tej wizji jest oprowadzany po tej dolinie i myśli, patrzy, bardzo, bardzo dużo suchych kości. Suche, wyschłe, kości suche, wyschłe, bez życia. Być może pytał, o co chodzi. Ale to Bóg go też pyta, jak myślisz, Ezechielu, czy te suche kości, w których nie ma życia, są wybielałe, czy te suche kości ożyją? Powiada, Panie, któż może wiedzieć, to tylko Ty wiesz. A czy wiesz, Ezechielu, że te suche kości to jest Twój naród, z którego Ty pochodzisz, Twój naród? Oni żyją fizycznie, tak? Poruszają się, jakoś myślą i tak dalej, żyją, ale są martwi dla Boga. Są martwi dla Boga. Jak myślisz, czy ożyją dlań? Dwie rzeczy, które musiał zrobić Ezechiel na polecenie Boga. Mów słowo. Mów słowo do tych kości. Mów słowo. I gdy zaczął mówić, zdziwienie, bo kość do kości, następnie zaczęły te kości obrastać ciałem, mięśnie, ścięgna. Słowo zwiastowane przez Ezechiela w tej wizji przygotowało te kości, a więc to już był człowiek, już tam było ciało. Zostali przygotowani przez Słowo Boże do czegoś. I uwaga, a teraz Ezechielu, widzisz ich, leżą prawdzie jak manekiny, to jest mój dodatek, ale teraz módl się i to jak gdyby w moim imieniu, módl się, aby na nich, aby przyszło tchnienie Boże, aby Duch Święty napełnił ich nowym życiem, dał im nowe życie. I gdy Ezechiel wzywał tchnienia Bożego, nagle coś się stało. Zostali wszyscy napełnieni, to tchnienie, nowe życie wkroczyło w ich wnętrze i oto stanęli przed Bogiem jak potężna armia. Drodzy, nie pomylę się, jeżeli powiem, patrząc na nasze miasto, w którym przecież wy jesteście, że niestety nasze miasto, może tylko tyle, jest również doliną, wielką doliną suchych kości. Suchych kości dla Boga, mimo tego, że żyją. Drodzy, oto chcę powiedzieć, że my jesteśmy tymi, którzy mamy mówić do tych suchych kości. Z jednej strony mamy zwiastować Ewangelię, Ewangelię Chrystusa, Ewangelię życia, a z drugiej strony modlić się o to, wołać: Duchu Boży,
natchnienie życia, które pochodzi od Ciebie, niech wypełni tych ludzi, którym zwiastujemy Twoje słowo. Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus powiedział, jeśli się nie narodzisz na nowo, to nawet nie ujrzysz Królestwa Bożego. Któż nie zna tego fragmentu Bożego Słowa? Ale ja teraz patrzę, co się ze mną działo, wy też, kiedy nawróciliśmy się, bo nawrócenie to uważam składa się z upamiętania i wiary, kiedy nawracałem się do Jezusa poprzez wiarę i upamiętanie, oto Duch Święty zrodził mnie na nowo. Dziś nie pytam. Nie pytam zasady ludzi, czy nawróciły się do Boga, ale moje osobiste pytanie częściej brzmi, czy zostałeś zrodzony na nowo. Czy zostałeś zrodzony na nowo przez Ducha Świętego i Jego Słowo? Jezus powiada z wody i z ducha. Ze słowa według mnie i z Duch Boży dokonuje nowego narodzenia. I co się w tym momencie dzieje? No opowiadamy i opowiadamy, może i dobrze, ale ja dziś chcę powiedzieć, że w momencie nowego narodzenia, w momencie nowego narodzenia Duch Święty wprowadza nas w Jezusa Chrystusa. Duch Święty wprowadza nas w Jego ciało. Duch Święty umieszcza nas w Kościele Jezusa Chrystusa. Tam się nie zapiszemy. Tam trzeba się na nowo narodzić i być prowadzonym przez Ducha Świętego. On wprowadza, On umieszcza nas w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus powiada, trwajcie we mnie. Zostaliśmy tam wprowadzeni. I teraz moim obowiązkiem jest to, aby trwać w Jezusie Chrystusie, aby ciągle tam być. W Jezusie. Nowe stworzenie. Tak się zastanawiam przez i w tej chwili, co to znaczy trwać w Jezusie Chrystusie. Otóż, drodzy bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, przypomnąć słowo, które znamy. I ono jest skierowane do mnie i do nas. Kto przestrzega przykazania Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas jest. Ktoś może się zastanawiać po nowym narodzeniu, czy jest w Jezusie Chrystusie, a bardziej czy tam trwa, został wprowadzony. A definicja, którą podaje Jan w pierwszym liście, 3 rozdział, 24 werset brzmi, kto przestrzega przykazania Jego teraz, kiedy Duch Chrystusowy zamieszkał w tobie, kiedy zostałeś zrodzony na nowo, masz moc, masz siłę od Boga, aby przestrzegać Jego przykazania. I kto przestrzega przykazania Jego? Co to dla mnie oznacza? Ja to biorę trochę inaczej. Przykazania, nauczanie Jezusa Chrystusa i apostołów. Jeśli przestrzegamy teraz, po nowym narodzeniu, słowa Jezusa, nauczanie apostołów, to trwamy w Bogu, trwamy w Jezusie Chrystusie, a On w nas. I zadaję sobie pytanie. Czy dzisiejsi wierzący zborownicy, a również i ja, czy trwam w Jezusie Chrystusie? No to prosta jest odpowiedź. No dobrze, Józefie. Jeśli przestrzegasz słowa Jezusa, jeśli przestrzegasz Jego przykazania, to trwasz. Nabywasz
umacniasz to nowe życie przez przestrzeganie Bożego Słowa. Drodzy, tu nie chodzi tylko o poznanie, jak tutaj ktoś zaznaczył z was, że możemy mieć olbrzymie poznanie i to jest dobre, ale to jest bardzo ten jeden właściwy krok. Często mówię, tak, masz poznanie, ale teraz musimy to doznać w naszym życiu, bo to jest olbrzymia różnica. Poznanie, a doznanie. Tym żyć, w tym być. I oto Pan Jezus powiada, znamy to miejsce, trwajcie we mnie, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli we mnie trwać nie będziecie, to nie przyniesiecie dobrych owoców. A jeśli nie będziecie przynosić, latorośle zostaną odcięte i spalone. Drodzy, ja nie mogę w pełni iść za tym z takim stwierdzeniem dzisiejszym. Bóg jest pełen miłości, pełen łaski i nie zwraca uwagi na moje postępowanie. A gdzież to prawda? Tak, Bóg jest pełen miłości, pełen łaski, ale upatruje każdego z nas. Patrzy na nasze postępowanie. Oczywiście On nam w tym chce pomóc, tylko czy my korzystamy? Pan Jezus powiadał, jeśli w Nim trwać będziecie, to będziemy przynosić, może z roku na rok, coraz to lepsze owoce. Owoce, może bardziej te cechy, dotyczą cech, atrybutów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, przypomina mi się tu pewien fragment Bożego Słowa, chyba też był wspomniany, kiedy Jezus pewnego razu udawał się do Jerozolimy. I tam jest wspomniane, że poczuł głód. I zobaczył gdzieś tam, czy z boku, czy przed sobą, drzewo, jakie? Figowe. Było wspomniane. Następnie przybliżył się do tego drzewa i patrzy liście. Szuka owocu. Nie znajduje. I co się dzieje? Zostaje przeklęty i tam jest powiedziane na wieki. Abyś na wieki nie rodziło. To drzewo zostało przeklęte, a skoro zostało przeklęte, to uschło. I dzisiaj również jest wielu takich, którzy stwierdzają, że ten fragment Bożego Słowa dotyczy Izraela. O nie. Nie dotyczy Izraela. Tam też jest powiedziane, że to drzewo figowe nie przynosiło owoców, nie przyniosło owoców, bo to nie była pora na rodzenie. To tak jakbyś dzisiaj wyszedł do swego ogrodu i patrzył na jabłko, ono jakoś tam zaczyna coś tam pędy, ale chcesz oczekiwać, że będzie już dojrzały owoc. Dzisiaj. To nie była pora. Czy Jezus o tym nie wiedział? Czy wiedział, czy nie wiedział? Jak najbardziej wiedział, że to drzewo figowe nie owocuje, bo nie jest to jego pora, ten czas owocowania. Ale Jezus to drzewo przeklął i to jest dla mnie przykładem. Ja nie odnoszę tego przykładu, że Jezus przeklął Izrael na wieki. Nigdy. Tak tego nie rozumiem. I Paweł też wyraźnie powiada, jakże głośno, że Bóg nie odrzucił swego ludu, ale łaska zbawcza, zbawienna jest dla wszystkich ludzi. Wiecie co? Powiem w ten sposób. Ten przykład o drzewie figowym bardziej odnoszę do siebie. Jeśli chcesz odnieść do siebie, proszę bardzo. Dlaczego? Dlaczego, że my znaleźliśmy się w Jezusie Chrystusie i zostaliśmy przez Boga ubłogosławieni,
obdarowani Jego błogosławieństwem, Jego darami i mamy bez przerwy non-stop przynosić dobre owoce. Dobre owoce. Nie jakoś nam się nieraz trafia od czasu do czasu, ale non-stop, trwając w Jezusie Chrystusie, przynosimy dobre owoce. Ale drodzy, może być tak, że zostaliśmy wprowadzeni w Jezusa Chrystusa i jak gdyby odfajkowaliśmy i powiedzieliśmy, wszystko osiągnąłem. Nie, musimy usilnie się starać o to, aby przynosić dobre owoce. Usilnie o to starać. Bo jeśli nie będę na co dzień przynosił dobrych owoców, to może być tak, albo w ogóle przestanę przynosić dobre owoce, to może się stać ze mną tak, jak stało się z tym drzewem figowym. W ostatecznym czasie i w ostatecznym dniu Bóg może powiedzieć, tak cię ubłogosławiłem. Skorzystałeś z tego, ale nie wytrwałeś, nie przynosiłeś dobrych owoców. I tu może nastąpić przeklęcie na wieki, czyli oddzielenie od Boga na wieki. Uważajmy z tym fragmentem Bożego Słowa. Drodzy, Jan powiada w swoim pierwszym liście trzykrotnie, każdy, kto w nim mieszka, czy mieszkamy w Jezusie Chrystusie? To jest pierwsze pytanie, ciągle, stale będę to zadawał. Na dzień dzisiejszy, jutrzejszy i na przyszłość, czy ja jestem w Jezusie Chrystusie? Czy wypełniam Jego Słowo? I co mówi Jan? Każdy, a więc ty i ja, kto w nim mieszka, to znaczy tam jesteśmy, tam się poruszamy, tam bierzemy tą inspirację i moc. Jezus jest źródłem naszego nowego duchowego życia. Tam. Oto Jan powiada, że każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto mieszka w Jezusie Chrystusie, nie grzeszy. Jan 3,16. Albo kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. No musimy się z tym nie tylko oswoić. Ale kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, bo jest w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Tutaj było przedstawiony ta historia z tą niewiastą. Nie chcę ją komentować, bo podobała mi się ta interpretacja. Ale ja zawsze mówię jedno do każdego wierzącego, który znalazł się w Jezusie Chrystusie. Niech przed Tobą zawsze i ciągle będą słowa Jezusa, ponieważ uznałeś Go za swego Pana. Niech ciągle przyświecają Ci te słowa, idź i więcej nie grzesz. Czy może się tak zdarzyć, że zgrzeszysz, że zgrzeszysz? Może. Tylko nigdy nie planuj grzechu. Nigdy nie planuj grzechu. Ja Ci to radzę i radzę sobie. Jeśli jednak już zgrzeszymy, tak się stało, to co mam robić? Nie zwlekaj. Nie zwlekaj, ale jak najszybciej w upamiętaniu udaj się do orędownika, do Jezusa Chrystusa, aby Jego święta krew cię oczyściła. Zgadzacie się ze mną? A to dobrze, to mogę mówić dalej. Do Jezusa. Ale założenie jest takie. Idź i więcej nie grzesz. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Czy jesteś w Jezusie Chrystusie? I jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, oto Słowo Boże powiada, że ci,
że nie ma potępienia dla tych, którzy są... Halleluja. Cieszysz się z tego, czy nie? Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy w Nim trwają. Bo kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. A więc Duch czyni z nas, Duch Święty, przemieniając, zradzając nas na nowo. Czyni nas nowym stworzeniem i jesteśmy wprowadzani do Jezusa Chrystusa i tam trwajmy. Nie mówmy, że to tylko jest zależne od Jezusa. Jeśli Jezus mówi, trwajcie, to jest to skierowane do mnie. Mam tam trwać. Drodzy, dalej mamy takie zapewnienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które dziś musimy też rozważać w dzisiejszych czasach, że tego, który z Boga się narodził i nie żyje w grzechu, Jezus Chrystus ochrania i szczerzy, i zły nie może go tknąć. No, rozważmy. Tak jest zapisane. Z Boga jesteście i ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i zwyciężyliście złego. Drodzy bracia i siostry, tyle słów, jeśli chodzi o pierwszy list Jana. Tak to mocno chciałem zaakcentować co dotyczy nowonarodzonych, obecnych w Jezusie Chrystusie. A teraz chciałbym zacytować słowa apostoła Pawła z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału, powiada w trzecim, w czwartym wersecie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci nienagannie przed obliczem Jego w miłości. Czy to jest modlitwa, czy jest taki krzyk dziękczynny Bogu, nie wiem. Ale święty apostoł Paweł powiada, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podziwiam apostoła Pawła. On dziękował za mnie i za ciebie. Dziękował za wszystkich, którzy znaleźli się w Jezusie Chrystusie. I tutaj powiadam, że Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem. Wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios są w Jezusie Chrystusie. Są w Jezusie Chrystusie. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, śmierć na krzyżu, na Golgocie, przez swoje zmartwychwstanie, określam to jednym słowem, wywalczył jak gdyby te błogosławieństwa dla ciebie, dla mnie, dlatego wznieś chwałę dla Boga. Tutaj Paweł mówi o błogosławieństwach duchowych. Błogosławieństwach niebios, które bardziej dotyczą duchowego wymiaru, duchowego życia człowieka na tej ziemi. Co więcej, apostoł Paweł powiada, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. No niepojęty. Kto mi to wytłumaczy? Mój umysł nie jest w stanie do końca tego pojąć i zrozumieć. Bo gdy to czytam, to mogę jedno powiedzieć. Boże Wszechmogący, Wszechobecny, Wszechpotężny, zanim stworzyłeś świat, widziałeś mnie w Jezusie Chrystusie. Bóg cię widział, bracie i siostro, w Jezusie Chrystusie przed założeniem świata. Chwała ci, Boże. Halleluja. Jeśli Bóg stwierdza przez swoje słowo, że ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem, wszelkim. Teraz myślimy, a co jeszcze? A może coś jeszcze? Nie potrafimy
chyba do końca korzystać z tych wszelkich duchowych błogosławień. Ale drodzy bracia i siostry, pozwolę sobie wymienić te błogosławieństwa duchowe, które są w Jezusie Chrystusie, które Paweł wymienia w tym rozdziale, pierwszym rozdziale listu do Efezji. Pierwsze błogosławieństwo: wybrał cię, ale należy to właściwie rozumieć, że oto Pan jako pierwszy przyszedł do ciebie. Wybrał cię. Następnie jest powiedziane: odkupił, wykupił nas. Dalej jest powiedziane o błogosławieństwie Bożym: usynowił nas. To jest Boże błogosławieństwo. Jakżeż nie mam Boga chwalić i dziękować za te błogosławieństwa, że dziś możemy powiedzieć: jesteśmy Twoimi synami i córkami. Dalej Pan powiada: odpuścił grzechy. Inaczej mówiąc, usprawiedliwił w dalszej części, gdy rozważamy odpuszczenie grzechów. A na końcu powiada: i zapieczętowałem. Kim, czym? Duchem Świętym. Oto to jest na nowo narodzenie. To przeżyliśmy w momencie nowego narodzenia i zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Powiadam, Duchem Chrystusowym. Bo kto Ducha Chrystusowego nie ma, halo, nie należy do Jezusa. Zostałeś zapieczętowany Duchem Chrystusowym. Ale wcześniej nastąpiło jak gdyby wybranie, dotarła Ewangelia, odpuszczenie grzechów, usynowienie, przebaczenie i zapieczętowanie. Inaczej mówiąc, twoje wnętrze zostało oczyszczone. Ten wewnętrzny człowiek duchowy stał się żywy dla Boga, korzystając z mocy Bożej, z Bożych błogosławieństw, i oto przyłożona pieczęć: należysz do Boga. Jak to jest? Jak to rozumieć, że Jezus po zmartwychwstaniu w trakcie swojej działalności powiada do swoich uczniów: wy jesteście już czyści dla słów moich, których do was mówiłem. A gdy zmartwychwstał, gdy dokonał dzieła odkupienia, jest taki werset, z którym wielu ma bardzo dużo problemów. Ja problemów nie mam, bo nie jestem teologiem. Ale Jezus coś uczynił, gdy znalazł się, gdy uczniowie przybyli do Niego, to pierwszą rzeczą, którą uczynił, Jezus tchnął. Tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Inaczej my przyjmujemy, uważam. Tchnął, tchnienie, które dało życie, duchowe życie, w pełni zapieczętowanie. Drodzy, i teraz jeszcze już zbliżając się do końca, bo czas nas trochę popędza. Ja wiem, bracie pastorzy, bo też tak gdzieś spotkałem się, kiedy zacząłem zwiastować za kazalnicą z takim napisem: mów krótko, a jeszcze cię poprosimy. Ja już ten czas przedłużyłem, więc chyba nie mam szans. To zmieńcie to. A to, drodzy bracia i siostry, jestem w tej chwili list apostoła Piotra, powszechny list, drugi list. I zwróćmy uwagę, trzeci i czwarty werset przeczytam, ale coś więcej powiem. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury,
uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Wrócę do interpretacji tych słów i zrozumienia, jakie posiadam, ale apostoł Paweł, on rozpoczyna ten drugi list w ten sposób. Szymon Piotr, wiesz, ja już nad tym się zastanawiam, wymienia dwa swoje imiona. Pierwsze, jak gdyby określa jego życie, to imię nadane mu było przez rodziców, ale określa jego życie, to stare życie. A drugie imię Piotr, to nowe życie, które dał mu Jezus i dał mu równocześnie nowe imię. Czy my mamy nowe imiona tam w niebie? Nie wiem. Chociaż objawienie trochę tak jak gdyby sugeruje, ale nie wdaję się w dyskusję. I dalej Piotr powiada: sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Jak mi się to bardzo podoba. Nie magister, nie doktor, apostoł, ale sługa. A sługa ma swego pana. A sługa nie żyje i nie postępuje według własnej woli, ale według woli pana. A więc i Piotr mówi, że on jest tą osobą, mężczyzną, ale sługą Jezusa Chrystusa. Służy Panu, wykonując Jego wolę, Jego słowo. I my wszyscy jesteśmy sługami kogo? No tak, ale czy wykonujemy wolę Bożą? Czy żyjemy według własnej woli? Jesteś sługą Jezusa Chrystusa, gdy spełniasz Jego słowo, Jego wolę. I następnie powiada apostoł. Drogi bracie, droga siostro, nikt nie może zostać apostołem, pastorem, nauczycielem, kaznodzieją, jeżeli wcześniej nie jest wiernym sługą Pana. Sługa. Ja bym też chciał, aby gdzieś przed naszymi imionami na tej pieczęcie może bardziej pojawiało się sługa. Dalej, drodzy bracia i siostry, Piotr powiada, określa, do kogo kieruje ten list. Adresat jest wymieniony. My często mówimy, no do wszystkich, no mogłoby się to zgadzać, ale Piotr dokładnie wymienia. Piotr dokładnie wymienia, że ten list, te słowa są kierowane do tych wszystkich, którzy osiągnęli wiarę jaką? Wartościową. Taką samą, jako myśmy osiągnęli, powiada apostoł Paweł. I teraz pytam, czy ja mam wiarę wartościową? Bo dziś wszyscy wierzą. Ale czy twoja wiara jest wartościowa? Bo jeżeli twoja wiara jest wartościowa, to w wymiarze duchowym i ty jesteś wartościowy dla Boga. Ale czy twoja wiara jest wartościowa? Jakub określa tu zupełnie trochę inaczej, ale jakżeż podobnie, że wiara bez uczynków, właściwego postępowania jest martwa. To prawdą, że dzisiaj wszyscy mówią, wierzę, że Bóg istnieje. Nie chcę być złośliwy i przepraszam was, pastorze, ale powiem, również demony wierzą, że Bóg istnieje. Nie o to się rozchodzi. Wiara wartościowa, która powstaje w tobie, to jest wiara, która ciebie poddaje, ty poddajesz się komu? Bogu. Poddajesz się Bogu i zaczynasz żyć według Jego woli, a nie według własnej woli, bo dziś tak jest. Panie Boże,
żyję tak, jak żyję, według własnej woli, własnego wyboru, ale Ty mi błogosław. Żyjesz, nie możemy żyć według własnej woli. Albo gdy podejmujemy decyzję, czy ta decyzja zgadza się z Bożą wolą. I oto Piotr kieruje te słowa do wierzących, którzy posiadają wartościową wiarę. I powiada, że Bóg obdarzył, Jego boska moc obdarowała nas wszystkich. Wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Ja bardziej koncentruję się, że Bóg obdarował nas wszystkim w tym duchowym wymiarze, co jest potrzebne w tym nowym życiu, do łączności, kontaktu, społeczności, więzi z Bogiem. I dalej mówi w ten sposób, że darowane nam zostały podobnie drogie i największe obietnice, podobnie jak mówi Paweł w liście do Efezy. I korzystając z tych obietnic, my je w jakimś stopniu wymieniliśmy, przynajmniej niektóre. Korzystając z tych obietnic, skorzystaliśmy, i tu jest wielkie słowa, wielka prawda, przez skorzystanie z wartości tych Bożych obietnic staliśmy się uczestnikami czego? Boskiej natury. Boskiej natury. Uczestnicy boskiej natury. Złączenie z Bogiem w zakresie natury. Ja wam powiem szczerze, że ja mam dwie natury. Tą starą ludzką i nową naturę. W tym względzie jest różne nauczanie. Ale ja twierdzę, a moja żona może potwierdzić, że ja mam starą naturę. I nie raz, i nie dwa ta stara natura do góry. I co się dzieje? No jak wulkan nieraz wybucha. Stara natura. Pismo Święte określa, ja tak uważam, że Bóg nie zabrał nam tej starej natury, ale obdarzył nas swoim błogosławieństwem, obdarzył nas swoim Duchem Świętym, abyśmy mieli moc i poprzez Ducha Świętego unicestwiali tą starą naturę, pożądliwości starej natury, naszego ciała, abyśmy ciągle ją trzymali przybitą do krzyża. I taką możliwość mamy. Takiej możliwości nie miał Izrael. Ale my, na bazie dzieła Jezusa Chrystusa, mamy możliwość utrzymywać w naszą starą naturę w stanie martwym. Bo jak sobie tak lekko popuścisz, to zobaczysz, co się będzie działo. Wiecie, drodzy bracia i siostry, jak już jestem w tej naturze, to coś powiem. Dwa czy trzy tygodnie temu ja w środę odbieram swoją wnuczkę ze szkoły, przywożę do domu. Ona chodzi do trzeciej klasy, przywiozłem ją. Jak ją przywiozłem, to coś tam w tym momencie, ona była obecna. Moja stara natura powiedziała do mojej żony. I wiecie co, zamiast jakoś to ten problem rozwiązać, bo ona była, wnuczka to słyszała, to poszedłem do siebie, usiadłem przy biurku i tak siedzę. Wnuczka przyszła do mnie i pyta, dziadku, a czy masz jakąś taką czystą kartkę A4? No mam. A możesz mi pożyczyć, dać? Proszę. Wzięła i poszła sobie, przepraszam. I kiedy wieczorem moja córka już przyjechała po nią, ona już jest ubrana, wychodzi i daje mi tą kartkę tylko złożoną i powiada, dziadku, to dla ciebie. Ja to wziąłem, pierwsza strona, tam jest było napisane dla dziadka. Jakiś kwiatuszek i dla dziadka. No myślę sobie, fajna laurka jakaś będzie. Ale gdy otworzyłem, na drugiej stronie narysowała dziadka.
Ale ten dziadek, jak na niego popatrzyłem, to znaczy niby na siebie, to się przestraszyłem. Zły taki, że aż iskry leciały z moich ust. A na trzeciej stronie napisała, nie złoś się, bo to ci na zdrowie nie wyjdzie. I tak sobie usiadłem, zamiast laurki. Doprowadziła mnie do czego? Udzieliła napomnienia. Usiadłem i tak myślę, no co jej teraz powiem? Albo mogłem ją zbyć i powiedzieć, a to dziecko. Nie. Nie. To jest stara natura. Ale tu jest powiedziane, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Nie każdy z nas teraz poprzez Pismo Święte docieka do tego, jaka jest boska natura. I drodzy, ja chcę jedno powiedzieć, kiedy czytam, jaka jest boska natura, no są rzeczy niedoścignione, wręcz niewyobrażalne, ale drodzy, najczęściej jest powtarzany w stosunku do człowieka. Najczęściej tą Bożą cechą, Bożą cnotą, atrybutem Boga jest miłość. Chcemy tego? Miłość, tylko że za miłością, albo nawet przed miłością, świętość i prawda. I teraz, jeśli ja żyję w tej boskiej naturze, to ma mnie cechować co? No powtórzmy. Miłość, świętość, prawda. A jak jest? Powiadamy, jest różnie. Nieraz jest różnie, ale tutaj Słowo Boże nas naucza, że otrzymałeś, stałeś się uczestnikiem boskiej natury i teraz mamy żyć w miłości, w świętości i w prawdzie. Gdy Jezus Chrystus, gdy Paweł mówi o Jezusie Chrystusie, że umarł za swój Kościół, to tam jest powiedziane też w liście do Efezjan, że Jezus umarł po to i dlatego, aby Jego Kościół był jaki? Aby Jego Kościół był, i tam jest wymienione na pierwszym miejscu, pełen chwały. Aby Kościół był pełen chwały. No z czego to ma wynikać? To ma wynikać z tego, że skorzystaliśmy z Bożych darów, z Bożych błogosławień, z Bożej łaski, z ogromnych, największych, najwyższych, najwspanialszych Jego błogosławieństw z niebios. I z tego mam się co? Ponieważ to się spełnia, i spełniło i spełnia we mnie, mam być ciągle i stale wdzięczny Jezusowi Chrystusowi. Amen. Niech Kościół i my bądźmy pełni chwały dla Boga. Alleluja. Dziękując Mu za to, co otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. Święty apostoł Paweł też, nawiązując do tego samego fragmentu Bożego Słowa z Efezjan, pierwszy rozdział, powiada tak, że Jezus to wszystko dokonał, że w Nim mamy te błogosławieństwa, że to wszystko otrzymaliśmy, ale po co? Też pytanie, na które trzeba odpowiedzieć. Po to, abyśmy żyli święci, byli czyści przed Jego obliczem w miłości. Prosta sprawa i to jest nasza odpowiedzialność. Oczywiste, chcę powiedzieć, że w uświęceniu, bo tak zaczynamy, tak kończymy, w uświęceniu jest jak gdyby dwie strony. Z jednej strony jest Bóg. Tylko, że Bóg zawsze chce, Bóg zawsze pragnie, abyśmy żyli w sposób święty. I ja uważam, że my przede wszystkim ciągle i stale ja muszę korzystać z odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa, z Jego świętej krwi, która stale może mnie oczyszczać i oczyszcza. Korzystać z Bożego Słowa. Słowa. Ciągle i stale. Być w Słowie, rozważać, rozmyślać.
Bracia i siostry, Bóg nie przyjdzie do nas, nie otworzy nam Biblii, nie będzie ją czytał. Dlatego też ten fragment Bożego Słowa z pierwszego rozdziału drugiego listu do listu Piotra, Piotr powiada: starajcie się, usiłujcie, usiłujcie, starajcie się dokładać, żyć w sposób święty. Dalej chcę powiedzieć, że musimy zwracać na głos, prowadzenie i inspirację Ducha Świętego, który jest w nas, Ducha Chrystusowego, który został mi dany po to, aby inspirować mego ducha, wskazywać, aby prowadzić, aby nauczać, aby pocieszać, aby pobudzać do chwały dla Jezusa Chrystusa. Czy czujesz tą wewnętrzną inspirację Ducha Świętego? Ci, których Duch Święty prowadzi, dodajmy. Amen. Amen. Amen.